Dobry jest Bóg. Amen. Nasz Pan jest dobry, zawsze jest dobry. Halleluja. Cudowny jest czas, kiedy możemy przychodzić przed Jego oblicze, kiedy możemy być razem jako Kościół, jako zgromadzeni, jako dzieci Boże, synowie Boży. Ty zawsze jesteś ze mną. Halleluja. Tytuł kazania. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od naszego wyznania. To jest moja Biblia. Halleluja. Mamy Słowo Boże, wyciągmy je. To jest niesamowite, dlatego że dzisiaj będziemy ogłaszać, będziemy wiarą przyjmować rzeczy z tego Słowa. To jest testament. Testament został zapisany dla nas. Bóg postanowił spisać w testamencie, co chce nam przekazać. Amen. I jest to tutaj zapisane. I teraz będziemy wyznawać. To jest moja Biblia. Halleluja. Amen. Może wstańmy jeszcze raz. Jest dużo tego wstawania i siadania. Obiecuję, że potem będziecie mogli odpocząć i ja będę stał. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię to, co ona mówi, że potrafię. Amen? Halleluja. Boże Słowo jest naprawdę zapisane. Bóg nam zostawił dziedzictwo. Testament. Wyobraźcie sobie, ktoś, bogaty człowiek, zostawia ci testament i dowiadujesz się pewnego dnia, jaki jesteś bogaty. Ale słuchajcie, kiedy nie otworzysz testamentu, kiedy nigdy tam nie zajrzysz, kiedy nie będziesz miał wglądu, to nigdy się nie dowiesz, co tam jest zapisane, co jest tobie złożone. Amen? Dlatego czytajmy Boże Słowo, rozkoszujmy się w Nim, patrzmy, co Bóg nam ofiarował, co On nam dał w Chrystusie. Halleluja! A dał nam naprawdę wszystko. To jest niesamowite. To, co możemy przeżywać, odbierać od Niego, to jest niesamowite. Że w duchowej rzeczywistości, w Chrystusie obdarował nas wszystkim. Amen? Wiecie, ja mam dobry czas kazania, dlatego że w niedzielę tutaj pastor Andrzej prawie, że zrobił wszystko, co chciałem powiedzieć. Cały wstęp. Powiedział prawie, że wszystko. Ja chcę tylko dołożyć kilka zdań. Amen? Halleluja. I Bóg nam dał w Chrystusie wszystko. I pastor też powiedział, Andrzej powiedział, że On, skoro dał Chrystusa, czy mógłby czegoś nam nie dać? Skoro On dał nawet swojego Syna, czy czegoś mógłby ci nie dać? I dlatego Pan Jezus mówi, wszystko, o cokolwiek byście chcieli prosić, tylko módlcie się i wierzcie. Amen? A otrzymacie. Dlatego, że Bóg dał nam wszystko. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko, dokładnie wszystko. I Pan Jezus nie miał tutaj na myśli jakiegoś słowa wszystko, które ma ograniczenia. Zupełnie bez ograniczeń powiedział wszystko. Przyjdźmy do Niego, bierzmy, czytajmy, co zostawił nam w testamencie i bierzmy wszystko, co tu jest zapisane. Halleluja. Jeden człowiek mówi kiedyś tak, i bardzo się mi to spodobało, powtarzam to często, jeżeli ktoś by czegoś nie chciał, co tutaj jest, to ja to biorę. Ja biorę wszystko. Halleluja. Bo Bóg jest dobry i wszystko, co od Niego jest, jest dobre. Halleluja. Ja nawet się nie muszę zastanawiać, wiecie, kiedy Bóg coś daje, nie muszę się zastanawiać, czy to jest dobre, czy nie, czy mi to posłuży, czy nie, ale słuchajcie, wszystko, co od Niego przyjmuję, bo wiem, od kogo to mam. Amen? Nie chodzi o rzecz, ale chodzi o osobę, od kogo to mam. Halleluja. I pastor to mówił. Chodzi o osobę. Jak postrzegasz Boga? Jak postrzegasz Boga Ojca? Czy widzisz Go jako tego, który jest takim surowym policjantem, który wyczekuje, kiedy dobrze zrobisz, to masz nagrodę, pochwałę, ale kiedy tylko trochę źle, to czeka, żeby cię wymierzyć karę? Nie. Jeżeli taki obraz masz Boga, to nie przyjdziesz i nie weźmiesz tego, co On ma dla ciebie, dlatego że będziesz się bał. A diabłu tylko o to chodzi. Diabłu się rozchodzi o to, żebyśmy tylko nie przyszli i nie dowiedzieli się. A kiedy się już dowiemy, żebyśmy mieli zły obraz Ojca. Amen? I diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać, wytracać. On nigdy nie przyjdzie i nie potwierdzi prawdy. Nigdy tego nie zrobi. Dlatego, że on jest kłamcą. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Amen? Ale Pan Jezus powiedział, ale ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to obfite życie. Halleluja. Kiedy mówię obfite życie, to mam ciarki, bo wiem o naprawdę... Ach, Słowo Boże jest cudowne. Halleluja. Dlatego chcielibyśmy już czytać Słowo Boże. Słuchajcie, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Chciałbym przeczytać słowo, które mówi właśnie, przyświetla nam to, co słyszeliśmy w niedzielę. Kto był w niedzielę? Kto był w niedzielę? Pomachajcie ręką. Wszyscy. Halleluja. Kościół Boży chodzi pod Słowo Boże. Słucha Słowa Bożego. Halleluja. Boże, dziękujemy Ci. Halleluja. Cudowne to jest. Już się cieszę. Już mam pełne serce radości. Kto był w niedzielę, to słyszeliśmy, że obraz Boga to bardzo wielki wpływ ma na to, jak przychodzimy do Boga, jak postrzegamy naszego Boga. Jaki obraz w naszym sercu jest Boga.
I wiecie, to co tam żeśmy zapisywali, to co żeśmy słyszeli w niedzielę, to było niesamowite. Wiele widziałem w swoim sercu. Duch Święty mówił bardzo, bardzo mocno do mojego serca. Tak a propos mówienia Ducha Świętego, to miałem niesamowicie bogaty dzień z rozmowy z Duchem Świętym. Wiecie, chciałem powiedzieć, pastor tu powiedział, kto świadectwo, kto przeżył świadectwo. Ja też przeżyłem, ale powiem wam zaraz, jakie świadectwo przeżyłem. Kiedy prowadziliśmy uwielbienie, to w pewnym momencie Duch Święty wyraźnie mi mówi, że mam się modlić o chorych, że mam zrobić wezwanie. A myśmy śpiewali pieśń, ja mówię, Duchu Święty, jest dwóch pastorów. Na pewno któryś z nich będzie chciał zrobić wezwanie i ja się tutaj mam wtrącać. Za chwilę patrzę się, a Seba wychodzi i robi wezwanie. Ja mówię, Duchu Święty, przepraszam i chcę czekać na następne słowo. Halleluja, amen. To jest moje świadectwo. Słuchajcie, kiedy Duch Święty porusza Ciebie i mówi coś do Ciebie, to trzeba to robić. Ja się przyznaję, byłem nieposłuszny, ale chwilę potem już Duch Święty znowu mówił do mojego serca. I wiecie, żyjemy w łasce, żyjemy w przyjaźni, Bóg przez Chrystusa uczynił nas synami, amen. I nie muszę chodzić w potępieniu, ale mogę powiedzieć tak, byłem nieposłuszny, Duchu Święty, przepraszam. Chcę usłyszeć następne słowo, halleluja. I byłem już gotowy następnego razu. To jest moje świadectwo. A słuchajcie, to jest niesamowite, że On chce mówić do nas. Kiedy się obudziłem rano, wiecie, w nocy miałem trochę taki, z soboty na niedzielę miałem trochę taki dylemat. Nie wiem czemu. I powiedziałem, Duchu Święty, potrzebuję się wcześniej obudzić. Chciałbym z Tobą porozmawiać, chciałbym z Tobą pobyć. I powiedziałem, że chciałbym się obudzić szósta godzina. I nie wiem, jak to zrobić, bo telefon się mi rozładował. Muszę go dać na ładowarkę. Ja nigdy nie mam przy łóżku ładowarki. Zresztą telefonu nawet za bardzo nie mam blisko i nie słyszę go. I tak się martwiłem niepotrzebnie, wiecie. I wiecie, co się stało? Budzę się 5:59. I akurat jak przeskakiwała ta jedna minuta, w tym momencie otworzyłem oczy. I widzę takie uśmiechnięte oblicze. Jestem. Duch Święty mnie obudził. Halleluja. I to był dobry dzień. I wiecie, ja sobie potem myślałem tak. Wstałem, ubrałem się, umyłem się, Idę zrobić sobie kawę. I w pewnym momencie mówię, Duchu Święty, mam przygotowane pieśni, ale zawsze taką tremę czuję, stres. A On mówi, a jak było przed chwilą, kiedy się chciałeś obudzić? Czy tego też możesz mi to oszczędzić, zostawić mi to? Wiecie, ja zupełnie przyszedłem tutaj bez stresu, zupełnie na luzie. Ja nawet nie wiem, którą czy dobrą gitarę wziąłem w niedzielę. To jest to, kiedy możemy zupełnie polegać na Nim, kiedy zaufać Jemu i chcę w tym chodzić. Ale teraz chcielibyśmy czytać słowo o sercu Ojca, o słowach Ojca. Chciałbym, żebyśmy otworzyli, macie już otwarte Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Mam takie trzy miejsca, którym się chciał podzielić. Może też się odniesiemy do jakiegoś innego, ale czytać chciałbym tylko z tych kilku miejsc. 15 rozdział Ewangelii Łukasza od 25 wersetu. I nie czytam całej historii, chociaż jest ona przepiękna, ale słuchajcie, chcę zwrócić uwagę na coś, co Duch Święty właśnie podczas którejś społeczności, podczas któregoś czasu, kiedy byłem z Nim, z Bogiem, z Ojcem, z Duchem Świętym, z Jezusem Chrystusem, zwrócił moją uwagę. Nie czytałem tego słowa, ale zobaczyłem to słowo. I jest napisane tak, 25 werset 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Wiemy, o którą historię chodzi. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele, i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym mógł zabawić się z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwakami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Widzieliście tytuł? Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy się, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Halleluja. Słuchajcie, coś niesamowitego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili w tej historii uwagę na słowa ojca. Zawsze zwracamy na to, że ten młodszy syn, wiecie,
roztrwonił, przyszedł, ustawił mowę, wszystko było przygotowane i my zawsze patrzymy najbardziej na to i w tym jesteśmy dobrzy. Niesamowicie umiemy wyćwiczyć nasze chodzenie, kiedy wiecie, coś się nam przytrafi, kiedy coś popełnimy coś złego, tak jak ja na przykład byłem nieposłuszny i powinienem przyjść, przygotować mowę i powiedzieć: Boże, widzisz, tak się stało, a słyszałem Twój głos i prosiłem Ciebie i chcę zawsze słyszeć Twój głos. Usłyszałem go, byłem nieposłuszny. Ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze mogę kiedykolwiek do Ciebie podchodzić. Słuchaj, mam tego dużo, jak chcecie, możecie słuchać, ja to mogę opowiadać. Ale nie było tego, w ogóle tego nie było. Dlatego, bo wiem, jaki jest Ojciec. I my to wszystko wiemy, wiecie, zawsze zwracamy na to uwagę. A potem patrzymy się na starszego syna i patrzymy się, a ten to znowu rozgniewał się. Wiecie, on był taki niesamowicie uczynny, on był taki dokładny, on był perfekcjonistą, robił wszystko dokładnie. Naprawdę to było oczko w sercu ojca. Ojciec nie musiał się o nic martwić, o nic troszczyć, wszystko było zaopatrzone, wszystko zrobione w najlepszym przypadku, wiecie. I patrzymy zawsze na te dwie rzeczy, ale ja bym chciał dzisiaj zwrócić naszą uwagę na słowa Ojca. I może nie w tej pierwszej części, kiedy, wiecie, już nasłuchaliśmy się tego, że kiedy ten grzesznik, ten syn, który tak właśnie zostawił wszystko, roztrwonił nawet majątek, kiedy przychodzi i to tam zaczyna mówić, wiecie, że no, synem to już nie chce być, ale chociaż sługą. I kiedy ojciec już wszystko to pomija i nawet nie słyszy tego, tak byśmy mogli w dalekim tle to zobaczyć i mówi: przynieście najlepsze dla niego. To teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi do starszego syna. Ten starszy syn, który pracował, który służył, który był punktualny, który był perfekcjonistą, który był niesamowicie, wiecie, taki, jakim by powinien być każdy wierzący człowiek. Zwróćcie uwagę, co ojciec mu mówi. Dziecko. Mamy to słowo? To jest 31. Wtedy ojciec powiedział do niego: synu, czy dziecko, jak jest, zależy w jakim tłumaczeniu, ty zawsze jesteś ze mną. Chciałbym, żebyście dwa zdania zapamiętali to, co mówi ojciec. Chciałbym też zwrócić uwagę, że Pan Jezus tutaj mówi historię z rzeczywistości wziętą. On to wziął, tak jakby, wiecie, on to przyjął z nieba. To nie jest coś na podobę albo porównanie jakieś, że Bóg Ojciec jest troszkę podobny do tego człowieka, ale on mówi, że taki właśnie jest Bóg Ojciec. I on mówi tak: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Amen. Popatrzmy się na nasze modlitwy, ile razy modlimy się: Panie, chcę, żebyś był zawsze ze mną. Widzicie? A Bóg Ojciec przychodzi do syna i mówi: ty zawsze jesteś ze mną. Chciałbym, żebyście sobie to zapisali, zapamiętali i zawsze, kiedy przychodzimy w modlitwie, to chcieli to usłyszeć. Zanim się zaczniesz modlić, żebyś powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zawsze jesteś ze mną. Dziękuję Ci, że ja jestem zawsze z Tobą. Widzicie, bo nam się wydaje, że kiedy jest dobrze w moim życiu, kiedy odpracowałem, kiedy zasłużyłem, kiedy, wiecie, dobrze poprowadziłem kazanie, kiedy dobrze poprowadziłem uwielbienie, nie, Mariusz? To żeby, my zawsze mówimy: Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś. Halleluja. Ale kiedy trochę mi coś nie wyjdzie, albo kiedyś coś zawalę, albo coś tam, to sobie myślę: a to dzisiaj tak dalej jestem troszkę. A Bóg Ojciec tutaj mówi bardzo proste i wyraźne słowa. Synu, ty zawsze jesteś ze mną. Popatrzcie się, oni mieszkali w jednym domu, syn i ojciec. Zawsze byli razem. Czego brakło, że ten syn nie widział tego? I drugie zdanie, które chciałbym, żebyście zapisali, zapamiętali i żebyście w modlitwę go mogli wykorzystać. W chrześcijaństwie to zdanie nie jest popularne. Słyszycie to już? Widzicie to? I wszystko moje jest Twoje. Amen? Powiedzmy to wszyscy razem na głos. I wszystko moje jest Twoje. Halleluja. To jest właśnie to słowo, które Bóg Ojciec mówi, że skoro dał Chrystusa, skoro dał to, co miał najcenniejszego, czyż wraz z Nim miałby czegoś nam nie darować? Bóg Ojciec mówi: wszystko moje jest Twoje. I wiecie, kiedy zastanawiałem się i mówię: Boże, to o co tutaj chodziło? O co tutaj poszło? W jakim miejscu jestem? Czy czasem nie jestem w miejscu tego syna? Czy czasem nie znam? I wiecie, bardzo łatwo być w tym drugim miejscu. Bardzo łatwo być w tym drugim miejscu. Ten człowiek, ten młody człowiek, tak sobie wyobrażam, on
robił wszystko najlepiej, robił wszystko, co najlepsze, służył Bogu. On przychodził przed Boży tron naprawdę tak, jak to było, wiecie, zabrakło jednej rzeczy. Relacji, kontaktu, społeczności, osoby. I wiecie, kiedy zobaczyłem moje życie, bo my tak możemy czasami się, wiecie, ja tak się czasami wymądrzam, że tak jest albo nie tak, ale różnie jest, prawda? Kiedy widzę moje życie, to sobie widzę, że ci dwaj synowie, tak naprawdę to oni wcale nie mieli jakoś dużo, żeby się porównać. Ten może nie stracił pieniędzy, ten je stracił. Ten zmarnował, ten nie. Bo tak naprawdę obydwaj stracili obecność Ojca. Zgadza się? Obydwaj byli daleko. Pomimo ten, że wszystko robił dokładnie. Że on to dokładnie wszystko robił, więc służył Bogu. Może głosił kazanie. Może prowadził uwielbienie w niesamowity sposób. Może ludzie byli dotykani i poruszani. Ale czy spotkał się i czy wziął to od Ojca? Czy to wypływało z relacji, ze społeczności, kiedy siedzieli przy stole i Ojciec siedzi tutaj, ja siedzę tutaj, kiedy możemy patrzeć sobie w twarz, kiedy Mariusz prowadził uwielbienie, zobaczyłem to w pieśniach. Wiecie, Duch Święty niesamowicie poprowadził te pieśni, gdy wpatruje się w Twoją świętą twarz. Kiedyś sobie myślałem, że ta pieśń jest zbyt taka, wiecie, z nieba wyjęta, bo tam będziemy widzieć się twarzą twarz. Ale to jest to, kiedy przychodzimy przed Boży tron, kiedy przychodzimy przed Jego oblicze, kiedy siadamy w Jego obecności, kiedy wpatrujemy się w Niego, kiedy uwielbiamy Go i modlimy się, wtedy się rodzi walka i zwycięstwo. Amen? Kiedy przychodzimy do Niego i z tego się może zrodzić coś cudownego, z tego się może zrodzić słowo, z tego się może zrodzić uwielbienie, z tego się może zrodzić pomoc, z tego się może zrodzić modlitwa. Amen? I kiedy z tego się rodzi, to wtedy to jest z Bożego serca, z Bożej myśli. Amen? Rozumiecie mnie? Podążacie za mną? Halleluja. Natomiast kiedy ja sobie wymyślę coś, wiecie, mogę zrobić coś mechanicznie, mogę zrobić tak, że zawsze od rana do wieczora trzeba pracować, bo trzeba żniwo zebrać, bo trzeba tam i tam i z Ojcem mogę zbić piątkę tylko, przywitać się, iść do swojej roboty i nawet nie mieć relacji, nie mieć społeczności i nie mieć kontaktu. Ale robota jest zrobiona. I widzę w moim życiu, jak bardzo wiele tego jest. Jak wiele jest takich religijnych rytuałów, rzeczy, które tak naprawdę one, nie wiem, czy na pewno Bóg Ojciec je chce, żebym je robił. I zauważyłem, że bardzo mocno to słowo dotyka mnie. Ojciec mówi, Bóg Ojciec tutaj mówi, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Gdyby On to wiedział i odkrył to, On to wiedział gdzieś tam w świadomości, teoretycznie to On to wiedział, bo przecież pracował i to wszystko było dla Niego. Zgadza się? Tak? Był dziedzicem. I On to gdzieś teoretycznie wiedział, ale nie umiał z tego korzystać. Dlaczego? Dlatego, że nie poznał serca Ojca, że Bóg Ojciec chce razem z Nim być w tym i korzystać z tego. I pomyślałem sobie, jak bardzo biedny był ten człowiek, chociaż był najbogatszy może, bo miał wszystko, z niczego nie korzystał. On mówi, nawet koźlęcia mi nie dałeś. Popatrzcie się, jakie spojrzenie na Ojca. Czy czasem w moim życiu nie ma tak, że ja przychodzę i mówię, Boże, tyle razy proszę Ciebie i nie dostałem, nie dałeś mi. A Bóg mówi, dziecko moje, Ty jesteś zawsze ze mną i wszystko moje jest Twoje. Tu jest zapisane. Amen. Halleluja. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli i w nasze modlitwy wprowadzili słowa, które sam Bóg mówi do nas. Mówi do Ciebie, Synu, mówi do Ciebie, przyjdź do mnie i bądź, przebywaj ze mną. To jest najcenniejsze. Wszystko, co chcę, aby w Twoim życiu się zrodziło. Chcę, żeby się zrodziło z relacji, z spotkania, ze społeczności. Z tego, żeby spojrzeć w Twoją twarz, obecność Twoja, żeby nasze oczy się spotkały, żebyśmy zobaczyli, że tego samego chcemy. Jeżeli to ma być uwielbienie, jeżeli to ma coś popłynąć, chcę, żebyśmy to zobaczyli razem, żebyśmy zobaczyli i w tym wtedy, żebyśmy to poszli. Wiecie, nie tak dawno byliśmy na pewnej modlitwie i zobaczyłem to. Zobaczyłem to, że kiedy spojrzenia ludzi się spotykają, wtedy w namaszczeniu ktoś coś robi i zupełnie Duch Święty poprowadzi. Halleluja. I to na Bożych warunkach. I to jest to.
Nie na naszych warunkach, ale na Bożych warunkach. I tego chcę. Tego chcę oczekiwać, tego chcę szukać. Wiecie, Słowo Boże mówi, oczekuj Pana, wyczekuj Pana, halleluja. I to jest ten moment. To jest to, że ja nie robię czegoś, bo mi trzeba zrobić, bo mi kazali, bo słuchajcie, bo trzeba to zrobić, bo trzeba załatwić, trzeba tę rolę obrobić, trzeba to dokładnie, jak to tutaj napisane. Rzetelnie, rzetelnie Ci służyłem. On nawet wypomina. On mówi do ojca, jakby miał wypomnienie, że jest niesprawiedliwy. Tymczasem Bóg, Ojciec, wszystko jemu darował. Mówi, moje wszystko jest Twoim. I dzisiaj Bóg mówi do Ciebie i do mnie, wszystko moje jest Twoje. Halleluja. Chciałbym, żebyście te dwa zdania zapisali na swoim sercu, w swoich notatnikach, w swoich Bibliach podkreślili i żebyśmy ich zaczęli modlić się nimi, ale przede wszystkim, żebyście to wzięli ze społeczności, z relacji. Nie dlatego, że ktoś to powiedział za kazalnicą, ale kiedy będziemy mieć czas, kiedy będziemy się modlić albo kiedy przyjdziesz do domu, kiedy będziesz miał czas społeczności i modlitwy i relacji, usiądź i powiedz, Ojcze, chcę, aby nasz wzrok się spotkał. Chcę mieć z Tobą społeczność, chcę mieć z Tobą relację. Duchu Święty, chcę z Tobą mieć relację, społeczność, abym mógł przebywać w Twojej obecności. Chcę oczekiwać na Ciebie. Chcę wyczekiwać, co Ty masz do mnie do powiedzenia. Chcę oczekiwać na Ciebie. Oczekiwać na Ciebie. I nie miej kłopotu, nie miej frustracji, nie miej pośpiechu przy tym, że może coś się nie dzieje od razu, wiecie? My jesteśmy nauczeni, że włączasz czajnik i jeżeli za 2 minuty się nie zagotuje, to znaczy, że jest zepsuty. Jest tak? Jeżeli wsypiesz kawę i zalejesz i by trzeba było poczekać, że aż się zaparzy, to już jest za długo. To ma być już, od razu. Ale my musimy się nauczyć, że Bóg chce spotkać się z nami na swoich warunkach. I On ma czas. On chce, żebyś ty też miał czas. Czasami jeszcze ciebie boli tutaj w boku, w brzuchu, bo jesteś tak spięty, tak zestresowany i tak jesteś, wiecie, tym całym pędem dnia i pracy i pośpiechu i stresu, że On chce, żebyś się wyluzował i żeby ciebie przestało boleć. Po prostu On chce w swojej obecności cię uzdrowić w taki naturalny sposób. Ale ty, kiedy mówisz, nie mam czasu, to jeszcze bardziej cię z drugim boku zacznie boleć. Musisz po prostu wyluzować się i usiąść i powiedzieć, Panie, teraz to jest Twój czas, nie mój. Amen? Słuchajcie, ja mówię do siebie też. To jest w pierwszej kolejności do mnie. Ja się tego uczę, chcę się tego uczyć, dlatego że kiedy nie mamy świeżej relacji, społeczności, nasz wzrok się nie spotka z Bogiem, to co możemy przynieść? Amen? Ten syn, wiecie, on był naprawdę dobrym człowiekiem. I tutaj nie mamy dwóch zdań, nie mamy w ogóle jakikolwiek negocjować na jakim, czyli polemizować na jakim temat, czy coś zrobił nie tak. Wszystko było na najlepszym porządku. Natomiast zabrakło jednego, takiego wielkiego naprawdę, coś co ojciec chciał, żeby było zawsze. Żeby ta praca, żeby to bogactwo, żeby ta obfitość, żeby to wypływało z relacji, z miłości, z tego serca radosnego, z tego, że razem możemy to robić. Halleluja. Możemy się cieszyć tym, możemy to mnożyć, możemy to cokolwiek z tym robić, ale razem. Amen. Żeby to wypływało z przyjaźni, z relacji. Wszystko moje jest Twoje. W liście do Rzymian jest napisane w 8 rozdziale, 14, to tak na udokumentowanie, dlatego że ktoś może powiedzieć, że wiecie, to są za wielkie słowa. No jak mógł Bóg powiedzieć, że wszystko moje jest Twoje? To może nie być prawda. Dlatego tak jak żeśmy wyznawali to słowo, słuchajcie, wiarą dzisiaj trzymamy się, każdego dnia trzymajmy się wiarą słowa wyznania. I liście do Rzymian, 8 rozdział, ulubione nasze rozdziały listu do Rzymian w ogóle, Nowego Testamentu, 14 do 17 wersetu. Bo wszyscy, w amerykańskich kościołach trzeba było powtórzyć, prawda? Wszyscy razem. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. I to jest właśnie to. Na chwileczkę się zatrzymam, ale to jest to. Wszyscy, których Duch Boży prowadzi, halleluja. To tam się to zaczyna. Kiedy spotykasz się z Duchem Bożym, kiedy od Niego odbierasz i kiedy robisz to, co On chce, przekazuje wolę Ojca, są prowadzeni przez Boże prowadzenie, przez Ducha Świętego. Amen? Ci są dziećmi Bożymi. Halleluja. Ci są dziećmi Bożymi, ale to się dopiero zaczyna. Czytajmy dalej. Wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze, Abba Tatusiu.
Niektórzy muszą jeszcze dojść do tego, aby to w sobie przepracować, aby mogli w Duchu Świętym zacząć wiarą przyjmować i wyznawać Abba, Tatusiu. 16 werset. Ten właśnie Duch świadczy, Duch Święty wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Amen. Czyli Duch Święty wraz z naszym duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I teraz jest ten werset, który chciałbym podkreślić, to co Pan Jezus mówił o swoim Ojcu. A jeśli dziećmi, werset 17, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Amen? Halleluja. Popatrzcie, w tym liście apostoł Paweł pisze, że jeśli jesteśmy Duchem Bożym prowadzeni, jeśli Syn ma społeczność z Ojcem, jeśli jest prowadzony Duchem Bożym, to co? Jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi. Wszystko moje jest Twoje. Amen? Bóg Ojciec przekazuje nam swoje dziedzictwo i mówi współdziedzicami z Chrystusem. Halleluja. To jest coś niesamowitego. Słowo Boże jest tak cudowne. Ono tak się, wiecie, potwierdza, kiedy apostoł Paweł w innym liście pisze, że zasiedliśmy wraz z Chrystusem. Amen? Po prawicy Bożej. Czyli wraz z Chrystusem. Kiedy słuchamy Słowa Bożego w niedzielnych kazaniach, kiedy byśmy mogli odsyłam do kazań, które żeśmy słyszeli o mocy krzyża, tam uczymy się tego, że jesteśmy w Chrystusie. Jeśli Chrystus zasiadł po prawicy Bożej, to my razem z Nim. Amen? Bo jesteśmy w Nim. Halleluja. List do Efezjan. W Chrystusie. Jesteśmy w Nim. Kiedy idziemy, jesteśmy w Chrystusie. Kiedy przychodzą przeciwności, to my jesteśmy w Chrystusie. Halleluja. Amen? Kiedy dziedziczymy, to dziedziczymy Chrystusem, bo jesteśmy w Nim. Amen? To jest niesamowite. I Pan Jezus mówi o swoim Ojcu i mówi: dziecko, synu mój, ty zawsze jesteś ze mną. Szatan przychodzi po to, żeby nam wykraść to i powiedzieć, że Bóg jest daleko gdzieś. Że ty musisz się przebić, musisz coś zrobić, musisz tamto zrobić, musisz to zrobić i musisz tamto zrobić. Wiecie, starszy syn wiele rzeczy robił. On wiele rzeczy robił, żeby przypodobać się ojcu, żeby to wszystko zagrało, żeby to wszystko doprowadzić do porządku, żeby to wszystko miało swoją wartość, żeby to wyglądało. Ale tutaj już zupełnie coś innego chodziło. Bo Bóg chce, żeby syn, ojciec chce, żeby syn miał z nim społeczność, relacje. I żeby z relacji, ze społeczności wypływało wszystko to, co się dzieje, co pracujemy. Halleluja. Kiedy z relacji wypływa to, że uwielbiamy naszego Pana, to wtedy uwielbiamy Go na Jego warunkach. Duch Święty poddaje, prowadzi. Halleluja. O ile prowadzący nie jest nieposłuszny. Halleluja. Słuchajcie, popełniamy błędy, ale dajmy sobie taki margines na to, że Bóg w łasce swojej znosi nas w cierpliwości i daje nam szansę, abyśmy mogli się uczyć. Amen? Dlatego, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Halleluja. Amen? Halleluja. I Pan Jezus mówi o Ojcu, który mówi: synu mój, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoje. Dlatego tak odważnie możemy przychodzić do tronu Bożego. Możemy przychodzić, brać Słowo Boże. I tak jak tutaj wyznawaliśmy to nasze wyznanie na początku, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Jeśli Bóg mówi przez swoje Słowo, że jestem święty, usprawiedliwionym, Synem Bożym, to chciejmy wyznawać dokładnie to, co mówi Bóg. Amen? Nigdy nie pozwólmy na to, żeby się zgodzić z kimś innym. A ktoś inny tylko przyjdzie po to, żeby podważyć to, wykraść, i żebyś się poczuł zły, sfrustrowany albo coś innego. Powiem wam jeszcze jedną myśl. Duch Święty, kiedy otwieramy się, kiedy zapraszamy Go, mówimy: otwórz moje serce, moje oczy, On bardzo, bardzo, wiecie, naprawdę dokładnie mówi do nas. I tego doświadczyłem też w niedzielę, kiedy siedziałem na... słuchaliśmy Słowa Bożego. Duch Święty poruszał moje serce, więc lubię notować, bo czasami potem, wiecie, można szybko sobie to otworzyć, co było, przypomnieć. Można też odsłuchać. Ale ja lubię jakoś wzrokowo.
I wiecie, w notatkach moich, tak jak pastor Andrzej tam punktował, pierwszy punkt taki, może to być to, pierwszy był grzech, jeśli pamiętacie, następny punkt był następny, czy następny, następny. I ja powiedziałem tak, Duchu Święty, chcę, żebyś Ty odznaczył w moim życiu, jeśli coś potrzebuje korekty, potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje zmiany, chcę, żebyś to zaczął robić w tym momencie. Chcę, żebyś mi to pokazał i żebyś się tym zajął sam. Tak się modliłem przed tym słowem. I wiecie, kiedy tak pisałem sobie te punkty, jeszcze nie wiedziałem nic, ale kiedy przyszedłem do domu i w którymś momencie tam gdzieś podczas społeczności, podczas modlitwy, zeszyt miałem tak złożony, że te notatki były gdzieś na górze, zauważyłem, że jeden z tych punktów, nie wiem dlaczego, ale napisałem z dużej litery. Wszystkie inne były z małej litery, ale jeden z dużej litery. I Duch Święty mi pokazuje właśnie, żebyś to zobaczył. Sam to napisałeś. I zaczął mówić, i zaczął uzdrawiać, zaczyna dotykać mojego serca. I wiecie, to jest coś niesamowitego, że On chce z nami żyć w harmonii, w przyjaźni. On chce z nami cały czas mieć kontakt. Amen? Nie wiem, czy mam skończyć w tym momencie, czy chyba z innego świata? Jest okej? Jest w porządku? Łapiemy to słowo? Może dla wyjaśnienia przypomnę jakąś inną historię. Pamiętacie dwie kobiety, Maria i Marta. Ja tego nie przygotowałem, tego słowa, ale tak mi przyszło na myśl, kiedy żeśmy mówili o Ojcu, kiedy chciał mieć relację, społeczność z Panem, Maria i Marta. Pan Jezus lubił tam chodzić, przychodzić do nich, do tej rodziny, to byli Jego przyjaciele, Maria, Marta, Łazarz. I słuchajcie, tak się mi przypomniało, bo lubiał dobrze zjeść, a tam zawsze było dobrze zjeść. Lubiał też ich relacje i to też było... Kiedy tak patrzę na te Słowo Boże, to mamy bardzo wiele wspólnego z Panem Jezusem. Ja też tak lubię. W takie miejsca chodzi, gdzie dobrze zjeść, gdzie jest relacja, gdzie jest dobrze Słowo Boże. Halleluja. I słuchajcie, Pan Jezus tam lubił przychodzić. Kiedyś przyszedł do Marii, Marty i Marta robiła wszystko, wiecie, oporządzała, wszystko przygotowywała, żeby na stole było dobrze przyrządzone, żeby było przyprawione, żeby było wszystkiego dosyć i żeby wszyscy się najedli, żeby było dobrze i smacznie. Natomiast Maria usiadła i słuchała. I Pan Jezus tam powiedział takie zdanie też na wezwanie Marty, na komentarz Marty, kiedy Marta mówiła: Panie, popatrz się, moja siostra nawet mi nie pomoże. A tu jest taka ważna robota do zrobienia, przecież bez tego się nie może obyć. To jest porządek dnia. Gospodynie domowe tak patrzą na mnie, co teraz powiesz? Spróbuj tylko. Się cieszę, że na całe szczęście tutaj są drugie wyjście. Jakbym coś źle powiedział, to mam gdzie wyjść. Ale słuchajcie, gospodynie domowe w szczególny sposób. I Pan Jezus zwrócił uwagę na coś niesamowitego. On powiedział, że to, co robisz, jest dobre. To, co robisz, jest dobre. Ale Maria wybrała lepszą część. Tam są takie fajne słowa użyte, gdybyście chcieli sobie znaleźć dzisiaj w internecie, można znaleźć wszystkie te słowa określające, co Pan Jezus powiedział tam w tym miejscu. Powiedział, że dobre rzeczy są rzeczy dobre, które wyglądają dobrze, z pozoru są dobre, ale nie mają zastosowania. Rozumiecie, o co chodzi? Są dobre, wyglądają dobrze, jest okej, ale nie mają zastosowania. Tam właśnie takie słowo jest użyte w Grece. I mówi, ale mówi, kiedy o Marię chodzi, to jest inne dobre, dobrą cząstkę tam jest napisane w naszym tłumaczeniu i tam jest przetłumaczone to słowo, że to jest dobre, które ma zastosowanie, które wygląda dobrze i ma zastosowanie. To jest dobre i ma zastosowanie i to jest coś niesamowitego, że my możemy bardzo dużo rzeczy dobrych robić w naszym życiu. Dużo rzeczy możemy, wiecie, no, ogarniać i one wyglądają. Na wygląd to my jesteśmy idealni, tak? Fajne uwielbienie, fajne, wiecie, modlitwy, przygotowane wszystko, tematycznie jest okej, wszystko wiemy, nie ma, wiecie, przerwy, pauzy, zastanawiania się, czy ktoś tam coś nie zapomniał, czy tak dalej. Kazania są bardzo dobre, dopracowane, mamy wszystko okej. Ale chciałbym, żeby to było dobre i zastosowaniem. Pan Jezus powiedział, że Maria wybrała cząstkę, która jest dobra, wygląda dobrze, ale ma zastosowanie i jest dobra w całości. Amen. I chciałbym zwrócić uwagę na to, skąd się to wzięło. A wzięło się to stąd, że ona usiadła i popatrzyła się na Pana Jezusa i tak jej zostało. Gospodynie domowe, pozwólcie sobie na chwilę, kiedy jest najwięcej roboty, usiąść, żebyście mogły wpatrzyć się w twarz Jezusa Chrystusa. Właściwie to do wszystkich chcę nas powiedzieć. Chciejmy sobie dać czas,
żeby umieć wybierać dobre z dobrym zastosowaniem. Że nie brać tylko rzeczy, które są dobre z pozoru albo wyglądają dobrze i są ok, ale wiecie, one nie mają wiecznego zastosowania. One nie mają zastosowania nawet może w tym naszym życiu. Na pozór może wyglądają ok. Może żołądek się cieszy i nasze ciało się cieszy, kiedy dobrze zjemy, dobrze przyprawione, ale tak za chwilę to już jest nie, wiecie co, już obiad był, teraz kolacja, nie? Już nie ma. Czyli było dobrze, ale już to jest za nami, ok? Rozumiemy? Natomiast Maria wybrała rzecz, która jest dobra, ale która jest na wieki, która nie jest odjęta. Dlatego, że z tego momentu rodzą się rzeczy, rzeczy wieczne. Z tego, kiedy my wpatrujemy się w oblicze Boże, kiedy mamy czas na modlitwę, na relacje, kiedy mamy czas, aby mieć poświęcić Jemu, wpatrzyć się w Jego twarz i powiedzieć, gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, gdy rozmyślam nad Twoją miłością, wszystko niknie w cień. Wszystko zapominam. Wyłączam telefon, zapominam o wszystkim innym i chcę zagłębić się w Tobie. Chcę zauważyć, że w tych momentach rodzi się uwielbienie, w tych momentach w uwielbieniu, w rozkoszy naszego Pana, kiedy przychodzimy do Niego, to rodzi się walka, zwycięstwo, niesamowite rzeczy wtedy się zdradzają. Amen? Taki przykład. Dawid, król Dawid. Wiecie, on umiał to robić doskonale. Myślę, że dlatego też Bóg nazwał go mąż według jego serca. Dawid, kiedy pas owce, on uwielbiał Boga. On umiał wpatrywać się w twarz Ojca. On umiał wpatrywać się w twarz Boga, w oblicze Boga. Halleluja. Wiecie, kiedy zastanawia się nad Dawidem, niesamowity człowiek, chce być podobny, chce się uczyć od niego. On pas owce, on wpatrywał się w obecność Bożą. Wiecie, pamiętacie, z psalmy możemy praktycznie co czwarty psalm przeczytać, tęsknię za tobą, oczekuję ciebie. On oczekiwał Boga, wiecie, właśnie wyobraźcie sobie, chłopak pasie owce i mówi, Boże, wypatruję ciebie, wyczekuję ciebie, aż przyjdziesz, aż ciebie zobaczę, aż ciebie będę mógł dotknąć, aż mnie dotkniesz. I w tym momencie układał pieśni, uwielbiał Boga, modlił się, a wtedy rodziła się walka i zwycięstwo. Słuchajcie, ułożył psalm, ułożył pieśni, on modlił się, przychodził przed Boże oblicze, uwielbiał Boga i miał relację, miał kontakt z Bogiem. A kiedy przyszedł lew, to skoczył, wiecie, urwał mu głowę. Zgadza się? Wtedy rodziła się walka i zwycięstwo. I on nie miał z tym problemów. Słuchajcie, on nie ćwiczył na lwach, on nie ćwiczył na korzeniach. Gdyby w razie przyszedł lew, słuchajcie, i całymi dniami ćwiczy mięśnie i tam, wiecie, pompuje i robi niesamowite rzeczy, żeby te owce jakoś obronić. On uwielbia Boga, on ma kontakt z Bogiem. Halleluja! Ja sobie wyobrażam, że on nawet może nie był muskularny, ani silny, ani nie wiadomo jaki. Wiecie, taki, może taki postury trochę jak ja. Ale słuchajcie, on przede wszystkim, co mógł zrobić, co zrobił doskonale, to on umiał wyczekiwać na Pana. On na Niego oczekiwał. Tam się rodziły wielkie rzeczy. Słuchajcie, tam się rodziły cuda. Kiedy on wyczekiwał na Pana, mówi, tęsknię za Tobą. Wczoraj dopiero co przeszliśmy niesamowity czas uwielbienia, chwały, obecności, ale ja dzisiaj chcę na nowo. Dzisiaj znowu owce jedzą, a ja chcę Ciebie. Jak jeleń na pustyni, wód pragnie płynących, tak ja, moja dusza pragnie Ciebie, Boże, Boga żywego. Chcę Ciebie spotkać, chcę Ciebie dzisiaj na nowo doświadczać. Pragnienie Dawida. Słuchajcie, i w tym rodzi się walka, zwycięstwo. Dawid staje się silny. Widzicie to? Czy widzimy to? Tu się rodzi to, co powinno być. W dobry sposób. Halleluja. Kiedy potem w późniejszym czasie, kiedy Dawid, przychodzi taka sytuacja, kiedy on już ma armię, kiedy walczy i słuchajcie, i on tak samo mówi, Panie, oczekuję Ciebie, chcę Ciebie wyczekiwać, chcę widzieć, w którym momencie, chcę, żebyś Ty mi powiedział, dał mi sygnał do walki, kiedy zacząć. Popatrzcie się, jaka niesamowita jedność. On nie robi niczego po swojemu, jako już dowódca, słuchajcie, doświadczony, już miał wiele walk za sobą, miał już doświadczenie. W walce to nie jest na ośle bicie albo jakieś tam, wiecie, frustrowane ruchy, żeby coś tam tylko się działo, albo się bili chłopy. Walka to jest decyzja. To jest niesamowicie precyzja. I Dawid mówi, i wtedy Duch Święty mu mówi, Dawidzie, jak korony drzew zaczną się liści ruszać, wtedy ruszaj. I Dawid czeka. I nic. I on wyczekuje. I on nie ma niepokoju. On nie patrzy na zegarek i mówi, Boże, chłopy się niecierpliwią, 40 stopni, w zbrojach, ugotują się mi. Może czas zacząć.
Za chwilę live poleci. Śpieszmy się. Trzeba zacząć. Bóg wyraźnie powiedział. Wiecie, on szedł na Bożych warunkach. Nauczył się tego. Wiedział, że oczekuje na Pana i wtedy jest moc. Wtedy jest Pan. On przychodzi, a idę za Nim. Drzewa zaczynają się ruszać, liście. Do ataku. Ruszamy i wtedy jest zwycięstwo. Amen? Halleluja. Inny przykład może. Jozue. Kojarzycie Jozue? Niesamowity człowiek. Podziwiam Jozuego. Jozue, kiedy stoi przed zwycięstwem mury Jerycha. To jest taka, wiecie, niesamowita jedna akcja. Było ich więcej, ale ta jest niesamowita, wiecie, bo kiedy sobie wyobrażam mury Jerycha, gdybyście mogli poczytać, jak one wyglądały, to na tamte czasy nie mieli szans w ogóle tam wejść do tego miasta. To miasto nie było możliwe w zasięgu ich rąk. W ogóle. Tutaj nie musimy w ogóle dyskutować. Słuchajcie, Jozue uwielbia Boga. Pada na twarz, oddaje chwałę Bogu i uwielbia Boga. On przychodzi do Boga i on oczekuje na Pana. I Bóg mu mówi, będziesz chodził wokół murów Jerycha przez 7 dni z armią. Wszyscy razem będziecie chodzić dookoła murów Jerycha. I słuchajcie, Jozue nie dyskutuje. Popatrzcie się, ja chcę zwrócić uwagę na ten moment, skąd się to zrodziło. Z uwielbienia, z modlitwy, z oczekiwania. On nie siedział sobie w namiocie, noga na nogę, wiecie, tak sobie kiwał stopą i sobie myśli, jak tutaj zagadnąć, jak tutaj wedrzeć się, która brama jest najsłabsza, gdzie możemy uderzyć, gdzie jest najsłabszy punkt. Może jakieś plany, projekty tego miasta zdobędziemy i może gdzieś tam podkopiemy, albo coś tam, nasi są dobrzy w kopaniu. To słuchajcie, może podkopiemy. On nie kombinował, nie myślał, on poszedł do Boga i uwielbia Boga. On kładzie się na twarz, oddaje Bogu pokłon i uwielbia Boga. W modlitwie i uwielbieniu rodzi się walka i zwycięstwo. Chcę was do tego dzisiaj bardzo mocno zachęcić, że twoja modlitwa ma bardzo wielkie znaczenie. Jozue, jako już przywódca Izraela, on uwielbiał Boga i Bóg mu mówi, będziecie chodzić dookoła miasta. To też nie było łatwe. Wyobraźcie sobie następną scenę, kiedy on mówi w wojsku, będziemy maszerować. Nikt z nim nie dyskutuje. On jest wodzem i maszerują. Na Bożych warunkach. Może mieliby inne pomysły, ale Bóg tak powiedział i tak trzeba zrobić. Amen? To jest wiara. I to jest posłuszeństwo. Dlatego chciejmy zawsze wysłuchiwać, wyczekiwać Pana. Wyczekujmy Pana, a kiedy Go usłyszymy, to bądźmy szybcy, bądźmy tymi, którzy mówią, Panie, w którym momencie? Nie tak jak prowadzący w niedzielę, który powiedział, jeszcze nie teraz, bo śpiewamy pieśń. Ale bądźmy w tym momencie, kiedy Pan chce nas użyć. Amen? Panie, w którym momencie? Czyli jak się liście poruszają? Czy będziemy otaczać? I idą, pierwszy dzień idą dookoła miasta. Znowu 40 stopni ciepła. Nie wiem, nie byłem tam, ale ci, którzy byli, to mogą potwierdzić, że chyba jest ciepło, prawda? I deptają. Słuchajcie, idzie armia, kilkaset chłopa, depce w pełnej zbroi dookoła miasta. I wyobraźcie sobie teraz, jaka presja była, jakie było napięcie na dowódcę, jakie było napięcie ludzi, bo przecież każdy z nas myśli, prawda? Wiecie, kiedybym był w takiej armii, to bym się zastanawiał, czy jest wszystko w porządku. Obchodzimy dookoła, no dobra, jeden dzień to robimy wywiad, bo trzeba zrobić wywiad. To obchodzimy drugi dzień, no to dobra, wywiad wczoraj był, to co dzisiaj? No może chodnik trzeba zrobić, bo trochę tam słabo wydeptane pod tym murem. 100 chłopa przejdzie, to już trochę tam wydepce, tam było kilkaset, więc może będzie droga dobra. Trzeci dzień, no dobra, ale co teraz? No może przyjrzymy się bliżej tym murom, może jakieś cegły tam będą wypadywać. Z wiekiem coś się tam może ruszyć. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, że ci żołnierze przychodzą do domu, przychodzi taki żołnierz, mężczyźni, wyobraźcie sobie, przychodzisz do domu i żona daje obiad do stołu i mówi, mężu, co dzisiaj robiliście? Zawodowy żołnierz. A on mówi, ćwiczyliśmy. Co ćwiczyliście? No marsz. Jak to wyglądało? No dookoła murów Jerycha żeśmy ćwiczyli. A on mówi, no ale wczoraj co żeście robili? No też żeśmy ćwiczyli. No to 40 stopni i wy tak ćwiczycie w mundurach dookoła, chodzicie dookoła miasta? Wyobrażacie sobie też presję i frustrację, które musiałem napierać, z którymi musieli się zmierzyć. Posłuszeństwo niesamowitym zadaniem tutaj jest. Ale teraz przenieśmy może bliżej.
popatrzmy się, bo to tam było daleko, myśmy to tak przefajnie przeczytali, że oni wytrwali 7 dni, okrążają, są posłuszni według Bożego rozkazu i mury Jerycha padają. Bóg też tam powiedział na ich warunkach, że ma nikt, wszystkich mają zostawić Jemu. Nikt nie ma przeżyć, tylko jedna rodzina, tak? I dlatego wszystko musiało być zgodnie, tak jak Bóg powiedział, na Jego warunkach. Ale przenieśmy to teraz na nasze tutaj czasy, bo to może łatwiej będzie widać. Wyobraźmy sobie prowadzącego, wyobraźmy sobie pastora. Wyobraźmy sobie kogoś, kto odbiera od Boga, kto właśnie jest na modlitwie, kto jest w uwielbieniu, odbiera od Boga i nam się wydaje, że przez 10 lat, a więcej, 30 lat w tym zborze nie było takich rzeczy. Co on to wymyślił? Wyobrażacie sobie to? Popatrzcie, jak to jest bliskie nas. Bóg może posłużyć się i zrobić coś, czego nie było nigdy w tych czasach, w tym Kościele. Jest tak, czy nie jest tak? Chcielibyśmy to wziąć i zgodzić się z tym, że kiedy chcemy iść za Bogiem, kiedy chcemy być posłuszni, to musimy przyjąć myśl Chrystusa, przyjąć myśl Bożą, dać się poddać temu, kiedy Bóg chce mówić przez autorytety, kiedy chce mówić przez prowadzących, kiedy chce mówić przez liderów. Kiedy na przykład, wiecie, lider młodzieżowy tam na przykład chce coś zrobić i młodzież mówi, a w zeszłym roku żeśmy byli i to nie zagrało. I wiecie, i co? I głosowanie zrobić? I zrobić pół na pół? Co zrobić? Połowa idzie, połowa nie idzie. Dlatego musimy nauczyć się szanować autorytety, nauczyć się słuchać Boga. Amen? Nauczyć się stać w posłuszeństwie, nawet gdyby się nam to nie zgadzało z naszą teologią albo z naszymi jakimiś wyobrażeniami do tej pory. Wiecie, ja się tego muszę bardzo mocno uczyć. Bardzo mocno uczyć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 30 lat temu, kiedy brałem gitarę i uwielbiałem Boga, to Duch Święty przychodził i ludzi dotykał i się nawracali. A dzisiaj, kiedy gram tę samą piosenkę, to się ludzie nie nawracają. A kiedy przychodzę do Boga i pytam się, Panie, dlaczego tak się dzieje? To jestem tym synem, który mówi, tak, wiernie Ci służę. I Ty nic? A Bóg Ojciec mówi, synu, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoje. Ale czy mam czas usiąść z Nim i porozmawiać i zapytać się, co On chce dla tego momentu, dla tej chwili. Amen? Czy co On chce zrobić? Co On ma w zamiarze, w planie zrobić na ten czas? Halleluja. I chciałbym zachęcić nas w szczególny sposób do tego, abyśmy zakorzenili w naszej modlitwie, w naszych modlitwach, w naszym uwielbieniu. Bo wiecie, uwielbienie to nie jest tylko tutaj, kiedy jest prowadzący, kiedy jest śpiew, to nie jest uwielbienie. Uwielbienie to jest nasze życie. Amen? Kiedy jesteśmy w domu, wtedy najwięcej uwielbiamy Boga. Kiedy jesteś w komorze, kiedy szukasz Pana, kiedy przychodzisz przed Jego oblicze, uwielbiasz Boga. Halleluja. Podobało się mi, kiedy dzieci tutaj usługiwały. To było niesamowite. Wiecie, wszedłem do sali, od razu byłem pełny wdzięczności. Było pełno obrazów. I zobaczyłem uwielbienie. Nie wiem, czy potraficie tak, ale ja czasami widzę uwielbienie. Nie, że słyszę, ale widzę uwielbienie. I zobaczyłem uwielbienie, coś, co nie jest w stanie, wyrażenie czegoś, co jest niesamowite. Wyrażenie talentu, wyrażenie czegoś, co jest poza moim myśleniem, poza moim wyobrażeniem. Mi się to podoba. Albo podoba się mi ludzie, kiedy się poruszają, kiedy robią różne dziwne rzeczy. Słuchajcie, kiedy się kładą, kiedy się kłaniają, robią to dla Boga. To jest wyrażanie samych siebie. Pamiętam taki czas, kiedy byłem krótko po operacji i nie potrafiłem mówić. Nie potrafiłem śpiewać, nie potrafiłem mówić, śpiewać w ogóle, a mówić to tak prawie, że co lekko szeptem albo takim, wiecie, stłumionym, zduszonym głosem. Siadałem tam na balkonie gdzieś i moje uwielbienie to było podniesienie rąk. Słuchajcie, moje mięśnie się tak wyćwiczyły wtedy. To było niesamowite. Ja nie potrafiłem uwielbiać śpiewem. Dlatego uwielbiałem Go moimi ruchami, moimi rękami. Ja się poruszałem i chciałem oddać Bogu chwałę wszystkim, co mam. To było coś niesamowitego. Nie wyobrażacie sobie, jak tęskniłem za głosem. Ale słuchajcie, chcę was zachęcić, wszyscy, którzy macie głos. To nie musi być operowy, piękny głos albo nie wiadomo jaki. Uwielbiajcie Pana, uwielbiajcie Go w duchu, uwielbiajcie Go w językach, uwielbiajcie Go w pieśniach, nawet gdyby ta pieśń się nie podobała, uwielbiaj Go. Wiecie, ja już też nie jestem taki najstarszy, ale czasami, kiedy śpiewają pieśń i są słowa tra-t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 a, to potem śpiewam halleluja, kiedy jest ta pieśń, ten moment, kiedy to słowo, ten wersecik jest, który ja umiem oddać Bogu chwałę. Albo kiedy śpiewamy uwielbiam Ciebie, to uwielbiam Go, halleluja. Podnoszę ręce, robię każdą czynność, która obrazuje to, że chcę całego siebie przedstawić
chwałę nadać znaczeniu Bożemu imieniu. Amen? Dlatego chcielibyśmy być w uwielbieniu, żyć w uwielbieniu i tam, jak w zgromadzeniu w szczególny sposób, tak samo w naszych komorze, chcielibyśmy mieć czas, przychodzić i znaleźć czas, aby mieć relację, społeczność z Ojcem. Bóg Ojciec mówi, Ty zawsze jesteś ze mną. Chciałbym, żebyście to usłyszeli jeszcze raz. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Amen? Czy jest to niesamowite? Czy porusza to Twoje serce? Słuchajcie, przyznajcie, nie mi, ale przyznajcie, że Duch Święty dotyka Twojego serca i chce na nowo odświeżyć relacje. Chce na nowo odświeżyć, żeby to było żywe. Tak jak psalmista, jak Dawid, jak Chrystus, który, wiecie, to jest niesamowity obraz. Może użyję na sam koniec cudownego mistrza Chrystusa, który, wiecie, na noc idzie, kiedy jest tyle roboty, a on na noc idzie, a jak ja lubię spać. Słuchajcie, on idzie na noc i poświęca czas Ojcu, żeby być z Nim. Żeby być z Nim. Powiedzcie mi, czy Jezus mógł nie wiedzieć czegoś, co ma robić jutro? Słuchajcie, mam kazanie w Nazarecie jutro. Ciekawe, co tu powiedzieć. Szymon się będzie pytał, jaki temat. Jej, co mu powiedzieć? Wersety będzie chciał na pewno. A ja nie wiem co. Pan Jezus nie miał zmartwień w ogóle, nie troszczył się o to. No to dlaczego chodził na modlitwę na całą noc? On po prostu chciał być Ojcem. Amen? Bo tam są, drodzy, się rzeczy. Bóg Ojciec nas stworzył. Bóg jest Twórcą. Kiedy przebywasz w Jego obecności, Boża moc twórcza dotyka Twojego życia. Amen? Robicie coś razem. Wasz wzrok się spotyka i zaczynacie widzieć jednakowo. Ty widzisz to, co widzi Bóg. W części. Może nie wszystkie na pewno. Ale widzisz to, co widzi Bóg. Pamiętacie takie słowo? Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Gdzie siedzi Chrystus? Po prawicy Boga. Amen? Halleluja. Myślcie o tym, co w górze. Jak mogę myśleć o tym, co w górze? Jak mogę przyjąć myśl? Tylko wtedy, kiedy będziesz razem z Nim. Kiedy razem będziecie myśleć. Kiedy razem będziecie mówić. Kiedy razem będziecie patrzeć i słuchać. Halleluja. Kiedy będziesz mógł być przed Jego świętym obliczem. Słuchajcie, przyjmujmy to wiarą. Dlatego, że kiedy ja się uczyłem czytać Słowo Boże, to ja nic z tego nie rozumiałem. Ja się denerwowałem. Mówię, Boże, jak ja to mam czytać, jak ja tego nie rozumiem. Dlatego modliłem się, Duchu Święty, naucz mnie czytać Słowo Boże. Kiedy ja modliłem się, to przychodziłem i modliłem się, wiecie, nauczyłem się już tak modlić, byłem na pewnej konferencji, nauczyłem się modlić modlitwą stawienniczą i modliłem się, i modliłem się i byłem przekonany, że Bóg to wysłuchuje, to jest niesamowite, ale na drugi dzień byłem tak słaby, że nie potrafiłem się tak modlić i myślę sobie, no to dzisiaj Bóg będzie niezadowolony ze mnie. Tak? A Bóg mówi tak, synu, ty zawsze jesteś ze mną. Nawet jak nie potrafisz powiedzieć prostego słowa albo dwóch zdań złożyć do kupy. Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoje. Czy ja potrzebuję Twoich słów? Ja ich bardzo lubię. Bardzo lubię, jak Ty mówisz. Ale porozmawiajmy razem. Pozwól, że ja też coś powiem. Duch Święty często nas zaskakuje. Wiecie, często uczę się tak, że Bóg przez myśli podaje myśli, pomysły, daje mi myśli. Kiedy się zorientuję, zanim się zorientuję, to widzę, że przebyłem niesamowitą rozmowę z Duchem Świętym. Właśnie przez moje myśli. Bóg często chce używać Twoich myśli. Kiedy dajesz Mu czas, kiedy przychodzisz w modlitwie do Niego, żeby się z Nim skontaktować, rozmawiać z Nim, żeby słuchać Go, kiedy czytać Jego Słowo. I przychodzą Ci pomysły, przychodzą Ci myśli, tak jak mi przyszło z Ewangelii Łukasza. Jeszcze jednego wersetu nie przeczytałem. Z Ewangelii Łukasza. I słuchajcie, i przyszła mi myśl o tym, kiedy Bóg mówi, co Bóg mówi właściwie do starszego syna. Wszystko moje jest Twoje. To jest niesamowite. To jest niesamowite, naprawdę. Bóg niczego nie zostawił dla siebie. I mówi, wszystko dla Ciebie przygotowałem. Halleluja. Jeden taki werset, który najbardziej, chyba najwięcej w życiu moim słyszałem, a to dzięki temu, że mój dziadek każdą niedzielę prawie go cytował. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Hebrajczyków 10, 36, 37. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofią i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen.
Halleluja. Ja się tego nauczyłem na pamięć, dlatego że słyszałem to prawie że co tydzień. I wiecie, to słowo niesamowicie mówi do mojego serca. Sprawiedliwy mój, jesteś Jego dzieckiem. Sprawiedliwy mój. Wiecie, jak Bóg się chlubi Tobą, On mówi, to jest mój sprawiedliwy. On żyć będzie z wiary, czyli usłyszy Słowo Boże. Usłyszy we wtorek, pewien wtorek usłyszy Słowo Boże, że wszystko moje jest Twoim i On w to uwierzy. I zacznie modlić się, dziękując za to, że wszystko Boże jest Jego. Halleluja. Amen. Wiarą przyjmie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Czyli z wiary przyjmujemy to, co Bóg mówi. I nie dyskutujemy z tym, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Czy to nie na ten czas, czy na tamten czas. Bóg powiedział i to jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Amen. Halleluja. Mam to, co On powiedział w Słowie Bożym, że mam. Więc jeżeli coś tu jest zapisane, to jest dla Ciebie. Jeżeli szatan przyjdzie i powie, że to nie jest dla Ciebie, jeżeli szatan przyjdzie i powie Ci, że wszyscy mogą być uzdrowieni, ale to nie dla Ciebie, to Ty wyjątkowo nie będziesz. To dlatego wiedz tym bardziej, że to jest dla Ciebie. Dlatego, że to tu jest zapisane. Amen? Kiedy mogę wszystko, co tutaj jest napisane, że mogę. Ogłaszamy. Halleluja. Wiecie, mi niesamowicie dotyka mnie świadectwo Leonka. Że ogłosiliśmy Słowo Boże i lekarze dopatrują się, doszukują się. Wiecie dlaczego? Że ciało musi się dowiedzieć, co się wydarzyło w duchu. Amen? Tak się to dzieje. Kiedy my ogłaszamy to, co mówi Bóg, zgadzamy się z tym, co mówi Bóg, to po pewnym czasie i ciało musi się dowiedzieć. Halleluja. Wiecie, mi czasami też różne przypadłości dopadają i czasami boli, a ja ogłaszam Słowo Boże. Halleluja. Zanim, wcześniej ogłaszam Boże Słowo i wiecie, chociaż boli, to tym bardziej jeszcze ogłaszam Boże Słowo. Ostatnie zdarzenie i to jest ostatnie świadectwo i mówię, już się modlimy. Słuchajcie, kiedy jechałem na badania 2 tygodnie temu, czy to było no, prawie w zeszłym tygodniu, kiedy jechałem na badania i wszyscy zastanawiają się, pytają się mnie, na badania jedziesz, aha, dobra, to tam ciekawe, co tam, wiecie, wszyscy zdrowia życzą i tak dalej. I ja kiedy stanąłem w modlitwie, przyszedłem właśnie do obecności Bożej, nie mówię jako, wiecie, jakbym się wszechwalał albo coś takiego, ale to w Chrystusie, to w Jezusie Chrystusie. Amen. I ja podziękowałem Bogu za dobre wyniki. Boże, dziękuję Ci, że mam dobre wyniki, dziękuję Ci, że jestem w Twoich rękach, dziękuję Ci, że wszystko Twoje jest moje. Halleluja. Amen. Że mam uzdrowienie w Twoich sińcach i ranach, Jezu. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty mi o tym przypominasz. Gdybym w razie zapomniał o tym i zaczął się martwić, Ty mi o tym przypominasz, że jestem uzdrowiony. Dlatego mogę na nowo dziękować i wielbić Ciebie. I to było zanim. Kilka dni wcześniej, dzień wcześniej. A potem pojechałem, i żeby tylko potwierdzić, żeby te wyniki się potwierdziły. Bóg jest wielki. Amen. Bóg jest dobry. I wszystko, co od Niego jest dobre. Dlatego chcielibyśmy przyjmować wszystko od Boga. Nie chcielibyśmy segregować, przebierać i mówić, a ciekawe, czy czegoś... Nie, tego już nie ma. On jest Twoim Ojcem. On jest Twoim tatusiem. Jak czytaliśmy w Rzymian, w 8 rozdziale, w tym Duchu Świętym, który jest w nas, który poświadcza razem z Duchem Moim, wołamy Abba, tatusiu. Halleluja. Niektórzy muszą się tego nauczyć, muszą to przyjąć wiarą. Amen. Musimy to zrozumieć, musimy to przyjąć wiarą. Może tego nie zrozumiesz, ale przyjmij to wiarą, proszę Cię. Dlatego, że On jest Twoim Ojcem, Twoim tatusiem. On jest tym, który mówi do Ciebie, jesteś zawsze ze mną. Masz cały czas dostęp do Ojca. I wszystko moje jest Twoim. Halleluja. Amen. Halleluja. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. I mogę wszystko, co ona mówi, że mogę. Halleluja. To jest niesamowite. Chciejmy może powstać. Chciejmy Bogu oddać chwałę za słowo. Dziękujmy Mu za to, że On potwierdza w naszych sercach. Ale dzisiaj chcemy w szczególny sposób pomodlić się. Osoby, które może... Widzisz się tak, jak ja postrzegałem siebie w tym słowie właśnie, że może tak dużo robisz, tak dużo rzeczy i zaczynasz zastanawiać się, Boże, czy Ty czasem tego nie zaczynasz nie dostrzegać. Chciej przyjść i odświeżyć relacje, chciej zasiąść do stołu z nimi, zasiąść do tego stołu z Ojcem, z Duchem Świętym, z Jezusem Chrystusem i powiedzieć, Ojcze, wszystko, czego chcę, to być z Tobą. Wszystko, czego chcę, to mieć z Tobą relację i społeczność. Niech wszystko, co w moim życiu będzie się działo, niech się zrodzi z tego. Nic z moich pomysłów poza Tobą. Chcę wszystko, aby się zrodziło w Tobie. Amen? Halleluja.
Halleluja. Jeżeli jesteś gotowy na tę modlitwę, to chcę, żebyś się modlił razem ze mną. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci, że wszystko, co od Ciebie jest dobre. Dziękujemy Ci, że dobry i doskonały dar pochodzi z nieba od Ciebie. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym tatusiem. Dziękuję Ci, że w Duchu Świętym możemy to wyrażać. Dziękuję Ci, że to jest prawdą. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty poświadczasz razem z Duchem moim, że jesteśmy dziećmi, synami Bożymi, a że dziećmi to i dziedzicami. Halleluja. Wraz z Chrystusem. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, jeśli tylko razem z Nim trwamy. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo. Dziękuję Ci za to, że przypominasz nam, że tak bardzo cenisz naszą społeczność, naszą relację. Tak bardzo tęsknisz za nami. Dziękuję Ci, Panie. Ojcze, dziękuję Ci, że przez Ducha Świętego stajesz się tak bliski nam. Halleluja. Że przez Ducha Świętego dajesz na nowo nam obraz Ojca. Halleluja. Kochającego Ojca, który zawsze jest dostępny, który nigdy nie jest za daleko, który nigdy nie jest, Panie, odległy, który nigdy nie masz złych myśli, ale dobre myśli, myśli o pokoju, nie o niedoli, ale aby zgotować przyszłość i natchnąć ją nadzieją. Halleluja. Dlatego, Panie, chcemy wyczekiwać Ciebie. Na nowo chcemy, Panie, odwrócić się. Panie, może tak dużo robiłem, może tak dużo rzeczy robiliśmy, może tak dużo rzeczy, Panie, wykonywaliśmy. W dobrej mierze, Panie, chcieliśmy dobrze, chcieliśmy, żeby Królestwo Boże się rozwijało, może w dobrej mierze, ale Panie, gdzieś tam zatraciła się relacja, społeczność, nasz kontakt wzrokowy gdzieś się oddalił, dlatego chcemy wrócić z powrotem, aby wszystkie rzeczy w moim życiu, wszystko, co się ma zrodzić, aby się zrodziło z tej relacji, z tej społeczności, dlatego chcemy, Duchu Święty, abyś Ty zwrócił nasz wzrok, abyś Ty zwrócił nasze myśli, nasze serca na słowo, które mówisz do nas. Halleluja. Teraz, Panie, modlę się o wszystkich braci i siostry, o siebie się modlę, abyśmy mogli, Panie, wrócić do tej relacji cudownej społeczności z Tobą, aby się z Tobą spotykać, aby być z Tobą, Panie, aby tęsknić za Tobą, Panie, aby wyczekiwać Ciebie, w oczekiwaniu, Panie, trwać przed Twoim świętym obliczem i stąd, z tego miejsca, z uwielbienia, z modlitwy, niech rodzi się, Panie, zwycięstwo, walka, halleluja, niech stąd rodzi się, Panie, chwała, niech stąd rodzi się wszystko, co, Panie, ma się urodzić, halleluja, niech stąd, Panie, bierze się wszystko, co, Panie, Ty chcesz, aby się wydarzyło na tej ziemi, halleluja. Dziękuję Ci, że Ty zawsze jesteś. Dziękuję Ci, że my zawsze jesteśmy z Tobą. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dałeś nam wszystko w Jezusie Chrystusie i dziękujemy Ci za to słowo. Panie, chcemy przyjąć wiarą. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Chcę błogosławić wszystkich, którzy przyjęliście Słowo Boże, wzięliście... Zostańcie z Bogiem, niech Pan obficie błogosławi, niech Duch Święty potwierdza je, abyśmy nie czekali do jutra, ale jeszcze dzisiaj spotkali się z Nim. Amen. Jeszcze dzisiaj chcieli z Nim na nowo odświeżyć te relacje i aby ona się powiększała. Zostańcie z Bogiem. Amen.